Ford Mondeo po wprowadzeniu do sprzedaży nowego modelu dla niektórych stał się zdecydowanym liderem segmentu. W maju 2008 sprzedaż w Polsce wznowiła Mazda. I to właśnie model 6 japońskiego koncernu może stanowić konkurencję dla Mondeo. Przyjrzyjmy się z bliska rywalizacji dwóch marek, które na co dzień mocno ze sobą współpracują. Połączenie nadwozia kombi i silnika wysokoprężnego to dobry wybór w przypadku auta rodzinnego czy firmowego. W cenie niewiele wyższej od sedana dostajemy auto bardziej pakowne, a więc i uniwersalne, ale równie oszczędne i komfortowe podczas długich podróży. Gdy mamy do czynienia z Mazdą, dochodzi do tego jeszcze poważny atut w postaci już wręcz legendarnej niezawodności. Najnowsze wcielenie Mazdy 6 to jedno z najładniejszych, a z pewnością najbardziej sportowo wyglądające kombi klasy średniej. Dzięki skośno-okim reflektorom, szerokim przednim nadkolom i zwężającej się ku tyłowi linii bocznych szyb, nawet kiedy stoi, wygląda dynamicznie. Jeśli Mazda jest jednym z najładniejszych kombi, to Mondeo po prostu jest najładniejsza. Z wyglądu nie tak dynamiczny jak Mazda. Ford stawia na dostojność i aspiruje do klasy wyższej. Wewnątrz Mazdy miejsca jest pod dostatkiem. Czytelne i ładne zegary umieszczono w srebrnych tunelach. Sterowanie dwustrefową klimatyzacją jest intuicyjne i wygodne. Naszym zdaniem, jak na auto kosztujące prawie 100 tysięcy złotych, kokpit mógłby wyglądać mniej plastikowo. Testowany przez nas Ford kosztuje 140 tysięcy i od razu widać dlaczego. Wnętrze, tak samo przestronne jak w Mazdzie, wyposażone jest luksusowo, a materiały przewyższają zdecydowanie jakością te zastosowane w japońskim konkurencie. W przypadku nadwozia kombi ważne są rozmiary przestrzeni ładunkowej i łatwy dostęp do niej. Gabaryty bagażnika obu aut plasują się w czołówce segmentu. W Mazdzie dodatkowo świetnie składają się tylne siedzenia. Po odciągnięciu klamki blokującej oparcie składa się ono samo pod wpływem własnego ciężaru i tworzy całkowicie płaską powierzchnię. Oba auta napędzał dwulitrowy turbodiesel o mocy 140 koni mechanicznych. Powszechnie chwalona jednostka wzbudziła u nas mieszane uczucia. Choć jest rzeczywiście bardzo oszczędna, jej osiągi można określić jedynie jako zadowalające. Do tego należy dodać, że Ford był wyposażony w automatyczną skrzynię biegów, która niestety potęgowała uczucie, że nieco brakuje mocy. Ford i Mazda to solidne oferty dla wszystkich, którzy chcą komfortowo podróżować. Mondeo w tym komforcie przewyższa szóstkę, lecz w testowanej wersji jest o 40 tysięcy droższe. Zdecydowanie za dużo.